W sobotę 24 czerwca na boisku LKS Pogórze nie zabrakło sportowych emocji. W ramach 34. edycji Krosu Świętojańskiego odbyły się biegi dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych. Jest to tradycja Pogórza kontynuowana po świętej pamięci panu Janu Marku. No i bardzo się cieszę, że udaje się nam kontynuować. Bardzo dużo wolontariuszy uczestniczy w organizacji tego krosu. No na chwilę obecną na pewno ponad 200 uczestników biegu głównego i też myślę, że około ponad 200 dzieci startujących. A trasa tego biegu głównego ta sama, czy coś zmieniacie? Nie, trasa od 34 lat jest ta sama. Jeśli chodzi o bieg główny, 12,5 km po terenach Pogórza. W tym roku bardzo ciężka trasa ze względu na aurę. Mamy miejscami i błoto, i trawę, ale jest to kros świętojański, więc jak sama nazwa wskazuje, no zobowiązuje ta nazwa, jest to kros. Jak się biegło? Fajnie. Tak, jakoś przygotowywałaś się do tego biegu, już nam mówiłaś. To pierwszy taki twój sukces, czy już masz jakieś sukcesy na swoim koncie? Mam sukcesy. Takie biegowe, sportowe? Tak. A jak tobie się biegło? Fajnie, bardzo fajnie. Bardzo fajnie, gratulujemy wam. Pierwsza, druga, trzecia, czwarta, piąta, szósta. Gośćmi specjalnymi tego wydarzenia byli mistrzyni świata w siłowaniu na rękę Maria Juroszek oraz mistrz Polski w rzucie dyskiem i mistrz Europy osób niepełnosprawnych w siłowaniu na rękę Marek Freywald. O oprawę muzyczną zadbała Antosia Kraszewska. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego X.pl Marta Szymik.